to wrzucam, tak? Wrzucamy? Już? 4? Już. To zagłosowaliśmy na Zajle, tak jak wszyscy uczestnicy Polkonu 2013. Zajle Zaro 2012. Koniec głosowania, czas zapowiadania. Zapowiadania festiwalu w Dębicy. W Dębicy, rodzinnym mieście Krzysztofa Pendereckiego, który też tam był. Bo jako to wydarzyło się wczoraj, 31 sierpnia. Festiwal nazywa się Good Fest i wzięli w nim udział m.in. Mitch & Mitch, zreaktywowany Skalpel. Piano Hooligan, czyli Piotr Orzechowski, znany również z High Definition Quartet. Masecki, wielu innych. Wielu. Emadę z Fiszem i ich tworzywą. Zobaczmy, jak było w Dębicy. Profesor Krzysztof Penderecki. Cieszymy się z jubileuszu wspaniałego, 80 lat. Jestem wzruszony, bo z Dębicy wyjechałem 63 lata temu, ale serce moje zostało tutaj. Bardzo dziękuję. Jest takie troszeczkę nierealne ten powrót tutaj. Po pierwsze, że to nie jest to miasto, które ja pamiętam. Ludzie się nie interesowali muzyką tutaj. Żadnej szkoły muzycznej też tu nie było. Ta moja muzyka z lat 60. bardzo trudna. A nastąpił jak gdyby renesans, powrót już na przykład przez moje te koncerty z Greenwoodem. Cieszę się, że młodzi ludzie są zainteresowani w ogóle słuchaniem muzyki takiej, która nie może się im podobać, prawda? Ale starają się. Współpracuję z Krzysztofem Pendereckim bliżej od 2010 roku. Niezwykle otworzył się na różne eksperymenty, chociaż początkowo był bardzo niechętny. To pozwoliło mi znaleźć jeszcze raz siebie samego, ale jeszcze raz przetworzonego oczywiście. Już przetworzonego. Pomysł na remiks Pendereckiego to był wprost wynikał z propozycji Filipa, dyrektora tego festiwalu, który poprosił nas o zremiksowanie czterech kompozycji różnych czterech polskich kompozytorów. Wśród nich był Penderecki. Zawsze chciałem zrobić przedsięwzięcie oparte na muzyce polskiej. Chciałem pokazać, jakim jesteśmy wielkim mocarstwem, jeśli chodzi o muzykę właśnie tworzoną przez artystów poszukujących. Piano Hooligan Łoszewski, bardzo zdolny człowiek. On ma zdolności kompozytorskie na pewno. Ja mu wróżę wielką karierę. Na każdym moim koncercie próbuję dotrzeć do szerszej publiczności. Nie chodzi mi tutaj o masę, tylko chodzi mi o zarówno elitę, jak i masę. Nie ograniczam się do żadnych z tych grup. I to jest, myślę, jakiś klucz do tego, jak postępuję i w co wierzę. High Definition Quartet jest to zespół, z którym gramy już od mniej więcej 2 lat. Utwory, które gramy, rozwijały się na przestrzeni tych lat, rozwijały się w głównej mierze na scenie. To, co jest zarejestrowane na tej płycie, to jest jak gdyby taka finalna wersja naszych interpretacji tych utworów.